Witajcie kochani, makijaż. Na sobie mam podkład z Maka Matchmaster, korektor z Maka Pro Longwear pod oczami oraz na powiekach jako baza pod cienie, puder z Maka Blood Powder, bronzer z Inglota, takie paseczki, którymi właśnie będę konturować twarz. Przed chwilą pokazałam Wam pudełko, które otrzymałam od jednej z moich widzek. Bardzo Ci dziękuję, przechowuję w nie swoje pędzle, gdy nagrywam dla Was makijaż. Także bardzo dziękuję. A teraz konturuję policzki. Jak widzicie, ten kolor jest bardzo neutralny, bardzo taki delikatny i taki właśnie chciałam, żeby był w tym makijażu. Konturuję standardowo policzki, troszeczkę skronie i żuchwę. Robię to ściętym pędzelkiem. Teraz czas na róż. Tym razem róż z firmy Mua, taki brzoskwiniowy, bardzo, bardzo ładny. Niestety na policzkach troszeczkę inaczej wygląda, ale mimo wszystko jest bardzo fajny. Pamiętajcie, żeby otrzepać swój pędzel, kiedy cokolwiek robicie z takimi produktami. Nakładam go na policzki, uśmiechając się. Teraz oczy. Zaczynam od takiego kanarkowego, żółtego cienia. Od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego. Nie dojeżdżam do końca zewnętrznego, bo zostawiam tam miejsce na następny cień, który będzie takim naszym kolejnym bazowym cieniem. Wszystkie cienie i wszystkie produkty macie na dole opis, czego użyłam. Teraz kolejna zieleń, tym razem troszeczkę bardziej trawiasta, z lekką drobinką. W kamerce raczej nie widać różnicy, ale jest to naprawdę subtelna różnica koloru. Chodzi o to, żeby stopniować kolor, żeby on był naprawdę taki stopniowany, z takim przejściem. Teraz rozcieram troszeczkę granicę tym pędzelkiem, na którym mam jeszcze trochę cienia. Teraz biorę paletkę z NYX, taki zielony, piękny kolor i w zewnętrzny kącik dodaję tego zielonego, żeby troszeczkę, dosłownie odrobinę, przyciemnić ten zewnętrzny kącik. Nie daję go dużo, ale różnica, jak zaraz zobaczycie, będzie widoczna. Teraz takim puchatym pędzelkiem Hakuro H74 rozcieram granicę. Teraz paletka z Maka, którą dostałam niedawno w prezencie. Jest to taki kolor turkusowy, ale bardziej taki wpadający w zieleń, migoczący. No jest on bardzo nietypowym kolorem, bo on wpada i w miętę, i w turkus, i w zieleń. Naprawdę kolor ma niesamowity. I nakładam go tak naprawdę w zewnętrzny kącik, dojeżdżając aż do samego środka oka. I tak na drugim oku.
Teraz znowu rozcieramy, żeby tych granic było jak najmniej, żeby były pięknie roztarte. Biorę tego niebieskiego i też nim ładnie rozcieram. Teraz biorę ścięty pędzelek i takim jasno-liliowym, jasno-fioletowym cieniem zaznaczam dolną powiekę od zewnętrznego kącika tak do połowy, myślę. Nie dalej, no mi się tutaj kawałek dalej pomalowało, ale widoczny będzie tylko tak naprawdę do połowy. Teraz biorę taki bardzo intensywny fiolet z Inglota. On ma takie drobinki, których nie widać już na oku, ale jest przepiękny, mocny, intensywny fiolet. I robię nim kreseczkę, wyciągam ją dosyć daleko, powiem szczerze, że jest to dość ekstremalna kreska. I poprawiam, żeby ona była naprawdę intensywna. Teraz dodaję tej pierwszej zieleni nad fioletową kreskę, tak żeby troszeczkę było takie kocie oko zrobione, żeby kształt był taki smukły. Bardzo ładnie to wygląda. Teraz dodajemy znowu tego liliowego koloru w wewnętrzny kącik. Poprawiamy po prostu to, co jest. Teraz taki perłowy cień z Inglota w wewnętrznym kąciku górnym i dolnym. Po prostu rozświetlamy oczy. On jest bardzo perłowy, taki szampański. Także pięknie on wygląda tak naprawdę w każdym makijażu. Teraz pigment z NYX-a, fioletowy. Dodaję na tak naprawdę całej długości mojej kreseczki, na tej całej długości mocnej, fioletowej. Przyszła pora na kreskę eyelinerem. Wykonuję ją linerem z MACa, Black Track i pędzelkiem takim plastycznym ze sklepu plastycznego. I robię taką cieniutką, lekko wyciągniętą kreseczkę. Tak one wyglądają obie. Teraz tuszuję rzęsy maskarą, o której już Wam opowiadałam. Zapraszam do recenzji, link oczywiście w opisie. Tuszuję tą maskarą około dwóch warstw, czasem jedną, ale zwykle są to dwie warstwy. Właśnie widzicie, jak wyglądają rzęsy po dwóch warstwach. Teraz farbka do brwi z Makeup Forever, taki ciemny brąz, na skośny pędzelek syntetyczny nakładamy i poprawiamy własne brwi. Genialny produkt, ja zrobię jego oddzielną recenzję, bo produkt jest warty powiedzenia o nim przez dłuższą chwilę i właśnie tak nim robię moje brwi. Teraz usta. Do ust używam taką grubą
kredkę Jumbo z Nyxa. Ona mi się złamała, więc ją przełożyłam do takiego małego słoiczka i najpierw chcę wykończyć to, co mi się złamało, więc nakładam ją pędzelkiem. Jest przepiękna, bardzo długo trwała. No ja bardzo długo szukałam takiej delikatnej pomadki, bo ona jest i jako pomadka, i jako błyszczyk, i jako kredka. Jest naprawdę niesamowita. I cena jest bardzo przystępna, także bardzo fajny produkt. I tak oto zaznaczyłam usta. To wszystko, moi drodzy. Tak wygląda cały makijaż. Ja się z wami cieplutko żegnam. Zapraszam was do mojego Facebooka, na Instagram i do kolejnych makijaży. Dajcie znać, czy ten makijaż wam się podobał, czy mam kręcić kolejne makijaże. Te wskazówki są dla mnie ogromnie ważne. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!